We wtorek w siedzibie klubu sportowego Kaszubia Kościerzyna przy ulicy Kamiennej doszło do podpisania porozumienia między Mirosławem Gliszczyńskim i Zdzisławem Bąkowskim. Dokument ten ma rozwiązać konflikt o władzę w klubie. Według zapisów zawartych w porozumieniu pełnoprawnym prezesem jest Mirosław Gliszczyński. Zdzisław Bąkowski zobligował się wycofać wniosek do KRS, który dotyczył zarejestrowania zarządu wybranego podczas nielegalnego, nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Jednak od teraz będzie miał on wpływ na podpisywanie kontraktów z trenerami, zawieranie umów transferowych czy też wgląd w sprawy finansowe klubu. Koordynuję tutaj całość prac w klubie, mam kontrolę nad dokumentacją, nad finansami, nad sprawami kadrowymi. Zarząd klubu Kaszubia Kościerzyna uznał, że wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zebrania klubu i ustalił termin na 17 września o godzinie 18 w siedzibie klubu. Członkowie zarządu zobowiązali się także do zweryfikowania liczby członków klubu i ustalili, że osoby, które nie uiszczą zaległych składek do dnia 20 sierpnia, zostaną skreślone z listy. Na spotkaniu oprócz przedstawicieli członków starego i nowego zarządu pojawili się także prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Radosław Michalski, rzecznik ochrony prawa związkowego Pomorskiego Związku Piłki Nożnej Krzysztof Malinowski oraz wicestarosta powiatu kościerskiego Zbigniew Stencel. To nie były łatwe negocjacje, natomiast dobro sportu, dobro piłki nożnej zwyciężyło. Naprawdę panowie wykazali dużą dojrzałość i dlatego doszło do tego porozumienia i dzisiaj konfliktu nie mamy. Dzisiaj myślę, że wszyscy jesteśmy spokojni, że 10 sierpnia drużyna seniorska Kaszubi wystartuje w rozgrywkach. Pierwszy mecz sezonu 2013-2014 już w drugi weekend sierpnia. Kaszubia w roli gospodarza podjąć ma wówczas ekipę Korala Dębnica.